Nadajemy dzisiaj do Państwa z sali konferencyjnej klubu Supry Kwidzyn, a moimi gośćmi przy dzisiejszym wywiadzie będą po mojej prawej stronie prezes klubu Supry Kwidzyn Mateusz Górka, pierwszy trener drużyny Supry Kwidzyn Paweł Topolewski oraz osoba bardzo znana w Kwidzynie, mentor, osoba wspomagająca pierwszego trenera i cały klub Supry Kwidzyn Grzegorz Obiała. Drodzy panowie i przede wszystkim państwo, dzisiaj skupimy się na tematach, które dotyczą rozwoju klubu, dotyczą tego, co i jak w przyszłości będzie to wszystko funkcjonowało. Te osoby, ci panowie nie są zaproszeni tutaj przypadkowo, dlatego że nastąpiło sporo zmian. O tych zmianach za chwilę ci panowie zaproszeni sami opowiedzą. A pierwsze moje pytanie będzie, że tak powiem, skierowane do prezesa klubu Supry Kwidzyn Mateusza Górki w kontekście tego, jak na ten moment widzi prezes rozwój naszego klubu, jak widzi przyszłość tego klubu i jak to w tym momencie okiem prezesa wygląda. W pierwszej kolejności muszę jako prezes i osoba, której klub leży na sercu i dobro klubu, zaprosić Państwa na jutrzejszy mecz. Dzisiaj jest piątek, jest 5 kwietnia, godzina 5. Jutro za właściwie 20 godzin zmierzymy się z Bałtykiem Gdynia i w pierwszej kolejności chciałbym zaprosić Państwa na to spotkanie. Dziś jest piątek, jutro jest dzień meczowy, więc mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się na stadionie. A co do perspektyw rozwoju klubu, myślę, że na ten moment sięgnęliśmy swego rodzaju sufitu, bo klub przez 4,5 roku istnienia, 4,5 sezonu zaszedł bardzo daleko. Sportowo zrobiliśmy wszystko, co było możliwe. To znaczy jesteśmy w czwartej lidze, w lidze wojewódzkiej, która wiąże się z ogromnymi kosztami, ogromnymi nakładami finansowymi do tego, by funkcjonować na tym poziomie. My jako klub bazujemy na zawodnikach z regionu, głównie z powiatu, zawodnikach z Kwidzyna i to w tym momencie jest nasz sufit. Bazując na szkoleniu i na tym, na czym najbardziej nam zależy, czyli na pracy z młodzieżą, chcemy, by w przyszłym sezonie, jeśli uda się nam utrzymać w tej lidze, grała tam młodzież kwidzyńska i by była to swego rodzaju trampoliną do rozpoczęcia prawdziwej profesjonalnej kariery dla tych zawodników, którzy dzisiaj reprezentują barwy grup młodzieżowych w Kwidzynie i walczą na co dzień na naszych obiektach. Początek sezonu, no wymarzony. 3 zwycięstwa, 2 remisy. No za chwilę Bałtyk, pewnie okaże się, na ile to wszystko funkcjonuje. Ale jak twoim okiem przebiegł ten czas przygotowań, te pierwsze mecze, jak to oceniasz? No okres przygotowawczy był bardzo ciężki, na pewno intensywny. W tym czasie rozgraliśmy 6 meczy kontrolnych. Przeciwnikami przeważnie byli zespołu czwartej ligi. Większość z tych meczy rozgraliśmy, no ale nie, oczywiście nie to było najważniejsze w tych grach kontrolnych. Testowaliśmy zawodników na różnych pozycjach, różne warianty ustawienia meczowego, tak, w różnych sytuacjach. No i generalnie muszę powiedzieć, że fajnie to wyglądało, co widzimy teraz z początkiem sezonu, tak to wygląda. Zbieramy owoce jakby tego, co było w okresie przygotowawczym, natomiast masz też wsparcie Grzegorza Obiały, człowieka, który zjadł zęby na piłce. Grzegorzu, możesz swoim okiem jakby w jakiś sposób spuentować albo w tym momencie ocenić, jak to wygląda, jak wasza współpraca, jak się odnosi w klubie? Ja myślę, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja myślę, że tak, że no Paweł jest młodą osobą, która bardzo, bardzo jest fajnym trenerem, który ma fajne podejście do wszystkiego, bo korzysta, że tak powiem, z mojego doświadczenia. Ja powiem tak, że fajnie udało nam się na razie ułożyć zespół taktycznie, że generalnie my dobrze wykonujemy swoją pracę, jeśli chodzi o właśnie zadania taktyczne. Może nie jest to piłka jeszcze marzeń, w której my górujemy, prowadzimy grę. I na to przyjdzie czas, bo to trzeba troszeczkę czasu, żeby to zbudować. Ale ten zalążek taki powoli się jak gdyby kreuje. No. W tym okresie przygotowawczym, z czym mieliśmy problem, to my mamy fajną bazę. Mamy 3 boiska trawiaste, które są bardzo fajne, 2 są oświetlone. Trenowaliśmy na Orliku. Na pewno trzeba rozpocząć debatę taką szeroką z środowiskiem piłkarskim o dużej płycie sztucznej, która by raz, że obciążyła te płyty,
myślę, że obciążenie jest zbyt duże przy czterech zespołach seniorskich, w wielu grupach młodzieżowych i utrzymanie tych płyt jest trudne naprawdę, bo płyta musi mieć swój czas na regenerację. I my się zderzyliśmy z tym właśnie, że mimo wszystko te treningi gdzieś robiliśmy na odległość. Ja uważam, że no, pan burmistrz, który przez wiele lat pokazał, że jest otwarty na dialog, to z naszej strony powinniśmy włączyć siłę Regionu, ODSP i wszyscy, żeby rozpocząć taką normalną debatę o tym, że to jest rzecz, która infrastrukturalnie jest nam bardzo potrzebna. Myślę, że każdy to rozumie. Żeby uprawiać sport, musi być infrastruktura. Muszą być odpowiednie warunki. Przy tej dyscyplinie w okresie zimowym przygotowania, rozgrywania sparingów są bardzo utrudnione, no bo wiadomo, że na trawiarstwo wojskie jak wejdziesz, to je zniszczysz. I nawet w sezonie jest o tyle trudno, że tak jak mówię, no płyta 4-6 godzin tygodniowo może być eksploatowana, później to już niestety, ale niszczymy tą trawę. No i to jest jak gdyby największy problem. Wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, o czym wspomniałeś, na temat sztucznej murawy, kulorowo rozmawialiśmy o sztucznych boiskach w czwartej lidze. Kwidzyn jako miasto niespełna 40 tysięczne, tego boiska nie ma. Znamy przypadki, gdzie mamy zdecydowanie mniejsze miejscowości, które sobie z tym poradziły i na pewno ten okres przygotowawczy mogą przepracować lepiej. Ja myślę, że to jest takie pytanie, które, że tak powiem, trzeba spojrzeć, wiesz, tak na całe miasto globalnie, nie? Bo polityka miasta była taka, że każdy ogień przy każdej szkole to się udało i fajnie, bo dzieciaki w szkołach mają taką infrastrukturę, że wychodzą na WF, mają, no myślę, że mało jest miast takich, które mają przy każdej szkole ogień, nie? Mamy świetną bazę w wielu elementach sportowych, ale dzisiaj, tak jak powiedziałem, nie? Dzisiaj trzeba rozpocząć taką właśnie debatę na temat tej dużej płyty, która jest niezbędna. No i to jest punkt wyjścia. Mamy nadzieję, że przy udziale i zaangażowaniu twoim Grzegorzu, prezesa Mateusza, na pewno ten temat zostanie pchnięty. Mamy gorący okres. Wiemy, że no pewnie trzeba będzie coś z tym zrobić i w jakiś sposób rozpocząć tą szeroką debatę, tak jak powiedziałeś. Życzylibyśmy sobie tego. Mateusz, jak to uważasz? Ja mam nadzieję, że ogólnie rzecz biorąc, całe środowisko piłkarskie, wszystkie kluby, które są w Kwidzynie, nie będą wspólnym językiem mówić tylko na temat sztucznego boiska, bo to nie podlega żadnej krytyce i żadnym innym możliwościom, jak tylko budowa tego boiska w perspektywie kilku lat, a właściwie kilku miesięcy, mam nadzieję, jeśli będzie taka możliwość. Natomiast chciałbym zaapelować o to, by całe środowisko złączyło się w wielu innych kwestiach, bo Kwidzyn jest miastem, które zasługuje na to, by piłka nożna była na jak najwyższym poziomie, by młodzież mogła trenować razem na odpowiednich warunkach, przy odpowiednich warunkach i z najlepszymi trenerami, a do tego potrzebny jest konsensus i chęć nawiązania współpracy. My ze swojej strony, jako Supra, po raz kolejny zrobiliśmy krok w tą stronę, mianowicie podpisaliśmy umowę współpracy wraz z Akademią, z którą współpracujemy dotychczas, czyli z Akademią Piłkarską Champions oraz z Dziecięcą Szkółką Piłki Nożnej Przemka Suleja i Zbyszka Kobusa. Powstał dokument, w ramach którego od czerwca tego roku, a właściwie od sierpnia, z racji tego, że wówczas startuje sezon, mamy współpracować i że tak powiem, grać do jednej bramki. Mam nadzieję, że w perspektywie czasu uda się zjednoczyć całe środowisko i powstanie tutaj jeden prężny klub z silną akademią, ze świetną bazą, tak jak wspomniał trener, z tego co mamy możemy korzystać, ale do pełni szczęścia do tego, by lokalna społeczność mogła cieszyć się z świetnych piłkarzy i z dobrej drużyny piłkarskiej na poziomie seniorskim, a także juniorskich poziomach. Niezbędna nam jest sztuczna trawa i sztuczne boisko w pełnym wymiarze, bo bez tego ciężko jest rywalizować z innymi klubami, ale myślę, że jeśli połączymy siły, jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, by to boisko powstało i służyło lokalnej społeczności, a przede wszystkim kwizyńskim piłkarzom. Ja jeszcze powiem jedną rzecz, bo wiesz, tak naprawdę tak jak Mateusz powiedział, że pewne podmioty się dogadały. Mm-hmm. I co nam leży na sercu, to wiesz, dogadali się z obu Kwidzyn, bo każdy z nas te rogu ma w sercu. My się wszyscy tam stamtąd wychodzimy. Dobrze cię pamiętam jeszcze z wojsku. Tak, no ja, że tak powiem, no to jest mój klub, no my mamy jak gdyby swój projekt dzisiaj.
ale my chętnie jesteśmy do naprawdę dużej współpracy, połączenia sił i tak dalej, no jeśli będzie gdzieś tam wola, powiedzmy, Rodła, żeby iść w tą stronę, to my zachęcamy. Powoli reasumując i podsumowując to spotkanie, można dojść do wniosku, że klub, który został zakładany, został założony tak naprawdę przez Grzegorza Obiałę, teraz przez jego syna i Grzegorza... Sprostujmy go, wiesz, to też było przez Grzesia Marganowskiego, Magdę Kuncewicz, mnie i Edytę Jaworską, bo to były główne osoby, które bardzo ciężko pracowały, pamiętam na początku, żeby w ogóle to ruszyło. Także no to nie, ja nie jestem autorem, tylko współautorem wydarzenia i do tego później przejął Mateusz z Patrykiem i oni sobie świetnie radzą. Naprawdę no ostatnio właśnie poprosili mnie o pomoc, więc ja jestem zawsze chętny do pomocy. Bo to jest takie małe dziecko moje. Tak. Tym bardziej szacunek, Grzegorz ma rację, to nie było jego nieosobiste dziecko, w każdym razie był kolektyw, doszło do tego połączenia, była przypomnę klasa A, klasa B, piąta liga, czwarta liga, aktualnie dziesiąte miejsce i naprawdę dobra przyszłość rysuje się w kontekście rozwoju i przyszłości tego klubu, która nam wszystkim leży na sercu. Jeżeli panowie mają coś do dodania do tego, no oczywiście oprócz tego, że zapraszamy serdecznie jutro na godzinę 13, mecz z trzecią drużyną czwartej ligi, do niedawna jeszcze trzecioligowiec, z którym wygraliśmy na ich terenie. Może spuentujmy. Ja jeszcze jedną rzecz bym powiedział, nie? Że wiesz, my jesteśmy w takim miejscu, tak jak Mateusz powiedział, że troszeczkę się odbijamy od sukienki, bo tak jakby patrzeć na budżety, ja trochę w tych klubach czwartoligowych na zewnątrz pracowałem, więc trochę to znam, ostatnio byłem w klubie, który był bardzo bogaty i mogłem sobie na wiele pozwolić, jeśli chodzi o ściąganie zawodników i tak dalej. Ale utrzymanie tego zespołu dzisiaj przy tym budżecie, najniższym myślę, że w tej lidze, jest wielkim sukcesem. Jeśli my się utrzymamy, to naprawdę będzie to wielki sukces. No, zdecydowanie tak. Na temat finansów, jeśli chodzi o struktury ligi, myślę, że nie czas rozmawiać, ale mam nadzieję, że kiedyś karta się odwróci i to my będziemy być może potentatem albo chociaż ligowym średniakiem, ale do tego czasu ciężka praca przed nami i pracujemy z młodzieżą po to, by oni z czasem przejmowali pałeczkę zawodników, którzy dzisiaj są doświadczeni i starsi i kolokwialnie mówiąc ciągną ten wózek, a nasi wychowankowie w przyszłości mam nadzieję, że będą dostawać swoje szanse i dbać o poziom fizyjskiej piłki. Tak myślę, że podsumowuję tą naszą rozmowę i jeszcze raz chciałbym Państwa zaprosić na jutrzejszy mecz z Bałtykiem Gdynia. Dziś jest piątek, jutro jest sobota, dzień meczowy, także zapraszamy Państwa na 13 na stadion. Dawno nie było tak znanego zespołu w Gdynie, więc zapraszamy na, miejmy nadzieję, przyjemny mecz i miłe popołudniowe spotkanie z piłką nożną w dniu jutrzejszym. A ja w swoim imieniu bardzo dziękuję raz jeszcze prezesowi Mateuszowi Górce, Pawłowi Topoleckiemu, pierwszemu trenerowi oraz ikonie i mentorowi w tym jednym Grzegorzowi Obiale za udział w tym wywiadzie. Bardzo dziękuję raz jeszcze i zapraszamy już jutro.